Dzień dobry kochani przy porannej kawce z kłaczkiem. 1 sierpnia, pogoda przepiękna, a do kawki oczywiście mam dla Was przesłodkie kłaczki. Dziś ten dzień rozpoczynam z Lukrecją, Landrynką i Lukrem, trzema dwumiesięcznymi szkrabikami. Maluszki urodziły się 1 czerwca, czyli dziś, 1 sierpnia, mają dokładnie 2 miesiące. To najcudowniejszy koci wiek. Taki dla mnie najcudowniejszy, bo już przestają być takimi jeszcze niezgrabnymi kluseczkami, a stają się odważnymi zdobywcami świata. Ogonki do góry i ruszają na podbój nieznanego. Jeszcze tak nieporadnie, z pewną dozą nieśmiałości, z równie nieśmiale ja też rozpoczynam pewien nowy dla mnie etap w życiu, bo za sprawą moich dzieci pojawiłam się na Patronajcie. Pomysłem wstawiania tam fajnych materiałów filmowych, takich, których nie zobaczycie nigdzie indziej. Jakie one będą, to przyznam, że jeszcze nie wiem, ale, znaczy o kotach, ale jaką formę ostatecznie przybiorą, to zależy również od Was. Zapraszam Was bardzo serdecznie i to z dużą dozą nieśmiałości właśnie tutaj, na Patronite'a, na kawę z kłaczkiem. Tak, z dużą dozą nieśmiałości. 1 sierpnia zobaczymy, co z tego wyniknie. Pomysły mam, wow! Tylko gdzie ja na to znajdę czas? Będzie o kotach z różnej perspektywy, ale tak na słodko, tak przyjaźnie, tak serdecznie po domowemu. Przede wszystkim z różnych perspektyw. Ale, no właśnie, tutaj też będę oczywiście przy porannej kawie z kłaczkiem na Facebooku pojawiać się systematycznie. Obiecuję. Aczkolwiek w takich krótszych formach wizualnych, bo te dłuższe, nieco mocniej rozbudowane, przeniosę właśnie tam. Nowe czasy, nowe podejście do życia, nowe technikalia. Mając dorosłych synów, doskonale zorientowanych w tym, co się teraz dzieje, tej medialnej przestrzeni, no, staram się nadążyć. Staram się być tą spoko mamą, spoko babcią, a przede wszystkim tą, która uwielbia kawę z kłaczkiem. Ten oto maluszek, który się mocno oddala, to Lukier oczywiście. Zdobywca świata. Dziewczynki, czyli Lukrecja i Landrynka, jeszcze mają pewną w sobie nieśmiałość. Dzisiaj, za moment, maluszki zostaną zaszczepione. To jest 2 miesiące, to jest ten idealny moment na pierwsze szczepienie. Zwykle przebiega ono bezproblemowo, z lekko podniesioną temperaturką, z lekką taką kocięcą ospałością, dokładnie tak jak u małych dzieci. Przed szczepieniem maluszki będą dokładnie zbadane, zważone, zmierzone, założona im bardzo poważna kartoteka zdrowotna w gabinecie weterynaryjnym. I rozpoczynamy ten czas działań medycznych, weterynaryjnych, szczepienia, odrobaczenia, badania różne. Będę Wam o tym też opowiadać, kiedy, co, po co i dlaczego.
jak te kociaki, dzisiejsze kociaki w tych naszych dzisiejszych realiach społecznych rozwijają się, na co trzeba zwrócić uwagę, co już jest historyczne, a co bardzo, bardzo nowoczesne. Zapraszam Was więc bardzo miło na te moje kocie poranki. Zapraszam Was na Patronite'a. Liczę, bardzo liczę na wsparcie mnie i tej mojej twórczości filmowej, fotograficznej, wszelkiej. Nad książką też pracuję, intensywnie pracuję. Trochę się w niej zagalopowałam, ale o tym już nie dzisiaj, żeby nie za dużo na początek. Obiecuję Wam ciekawe kadry, ciekawe historie, ciekawe opowieści, różnej treści, trochę ploteczek, trochę informacji, dobrego humoru i bardzo pozytywnej, takiej serdecznej atmosfery. Jeszcze się nie rozłączam, jeszcze nie wyłączam, bo jak oderwać oczy od tych kocich istotek, tak odważnych, tak ciekawskich, rozmruczanych. Jestem zakochana w takich klimatach i pragnę się z nimi, z Wami dzielić. Przypominam, to była Lukrecja Landrynka Lukier, urodzone 1 czerwca. Do zobaczenia, kochani, do usłyszenia i zapraszam na Patronite'a.